wszystkim, z tej strony Kate i słuchajcie, normalnie nie nagrywam takich filmów i gdy w sieci dzieje się to, co przykładowo dzieje się w tej chwili, to sobie to po prostu odpuszczam. Jednak tym razem jakoś tak naprawdę nie byłam w stanie się powstrzymać, żeby nie opowiedzieć wam o tym, co myślę i czuję na temat całej tej sytuacji, która ostatnio wyniknęła. Ale może tak, słowem wstępu, parę dni temu ogłoszono, kto wcieli się w rolę Ariel w aktorskiej Małej Syrence Disneya w remake'u. I no tak, Ariel będzie czarna. Straszne, po prostu świat wybuchł. No tak, Halle Bailey, która wcieli się w rolę naszej kochanej Małej Syrenki, jest aktorką czarnoskórą, a może nawet nie aktorką, bo ciężko ją tak nazwać po jednym filmie i jednym serialu, w których zagrała, jest raczej piosenkarką i... No wow, nie chcę, żeby ten film był jakimś, nie wiem, jakąś analizą społeczeństwa, ani nic takiego, tylko po prostu chciałabym powiedzieć, jak ja widzę to, co się dzieje i co ja myślę o całej tej sytuacji i co czuję. Więc tak. Ja ogólnie naprawdę jestem tym castingiem bardzo, bardzo zadowolona i nie ma dla mnie absolutnie żadnego znaczenia, czy aktorka, która będzie Ariel, jest czarna, czy biała, czy jakakolwiek inna. Serio. Tylko no po prostu patrząc na nią, już widzę po jej buzi, że ona świetnie się nadaje do roli Małej Syrenki i słuchając jej głosu, to może do jej głosu przejdziemy troszkę później. No ale tak, siłą rzeczy w internecie po prostu urosła fala ludzi, która ma wielki problem z tym, że jak to Mała Syrenka będzie czarna? Przecież Ariel jest biała, przecież Ariel ma czerwone włosy, przecież Ariel jest syrenką, a syrenki nie mogą być czarne. I tak dalej, i tak dalej. I wow. I wiecie co? Ja może przedstawię przede wszystkim swoje stanowisko, jeśli chodzi o to, co ja myślę o remake'ach Disneya, bo to też jest istotne. Ostatnimi czasy Disney, tworząc swoje remake'i, robi je praktycznie jeden do jeden, odtwarzając dokładnie tak samo wyglądy postaci, kostiumy postaci i wszystko. Już pierwszy raz, jak stwierdzili, że coś zmienią i stwierdzili, że Jean będzie czarny i nie będzie przez cały czas filmu niebieski, to już ludzie mieli z tym straszny problem. A chciałam wam przypomnieć, że Jean przez cały czas trwania tego animowanego Aladdina nie był niebieski. On miał takie momenty, że wyglądał jak człowiek. Krótko, bo krótko, ale były takie momenty, więc serio troszkę tego nie ogarniam. Ale no nieważne. Jednak no, cały czas te remake'i powstawały w taki sposób, że no praktycznie wyglądało to identycznie jak animacja, czego ja strasznie nie lubię, bo dla mnie to jest absolutnie bez sensu, żeby Disney robił masę remake'ów, które są praktycznie animacją jeden do jeden, tylko z aktorami. I ja się bardzo cieszę na każdą drobną zmianę, która się pojawia w jakimkolwiek remake'u Disneya i tak naprawdę dla mnie właśnie te elementy, które są dodane, zmienione, są najlepsze. Naprawdę, tak myślę. Więc w momencie, kiedy ogłoszono, że aktorka, która wcieli się w rolę Ariel, będzie wyglądała no troszkę inaczej niż Ariel wygląda w animacji, to ja się bardzo ucieszyłam, bo ja naprawdę bardzo chcę, żeby te remake'i dawały od siebie coś nowego, coś innego, coś świeżego, żeby mi się to po prostu chciało oglądać, a nie żebym po raz kolejny widziała animację Disneya tylko w roli, w wersji aktorskiej. I troszkę nie rozumiem ludzi, którzy w tym momencie wypisują w internecie, że przecież Ariel nie jest czarna, że zepsuli im ich ulubioną księżniczkę, że jak mogą tak zmieniać i w ogóle, i jakoś tak, no nie rozumiem tego. Kochani moi, jeśli chcecie obejrzeć tą animację Małą Syrenkę, to obejrzyjcie. Jeśli powstaje remake, który fajnie by było, gdyby wprowadzał ze sobą coś nowego i świeżego, to nie miejcie pretensji, że zmieniają cokolwiek. Naprawdę, ja wiem, że zmiana koloru skóry głównej bohaterki jest dla niektórych bardzo dużą, agresywną zmianą, ale to jest zmiana, która mnie naprawdę mega, mega cieszy i no naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć tych ludzi, którzy chcieliby znaleźć jakąś aktorkę, która jest idealna, tak jak Ariel, wygląda identycznie i najlepiej jest naturalnie ruda, co jest dla mnie już absolutną abstrakcją, bo to, co bardzo często ludzie podnoszą w dyskusji właśnie na temat tej czarnej Arielki, jest to, że przecież Ariel musi mieć czerwone włosy. Już pal licho, że jest czarnoskóra. Okej, nieważne, niech będzie czarnoskóra, ale przecież Ariel musi mieć czerwone włosy. Jak śmią wybierać aktorkę, która nie będzie miała czerwonych włosów w filmie? Po pierwsze, to póki co pokazano nam zdjęcia aktorki,
aktorki, która no jest czarnoskóra, więc naturalnie ma ciemne włosy. Ale no wiecie, czy serio, w momencie kiedy była aktorska, nie wiem, Alicja, albo Kopciuszek, albo nie wiem, Maleficent na przykład z Aurorą, albo Piękna i Bestia, chociaż to jest akurat zły przykład, to czy zastanawialiście się, czy te aktorki, które wcielają się w rolę księżniczek, mają naturalnie takie kolory włosów jak księżniczki? No nie, to nie miało żadnego znaczenia. Mogły być zafarbowane, mogły mieć peruki. Ważne, żeby w filmie no, były do tej księżniczki podobne w jakimś stopniu, prawda? I ja osobiście myślę, że faktycznie czerwone włosy u Ariel to jest tak bardzo charakterystyczny element, że no głupio by było, gdyby z tego zrezygnowali. Jednak wiecie, nieważne czy aktorka ma białą skórę, czy czarną skórę, czy jakąkolwiek inną, to mogą jej te włosy przefarbować albo założyć jej perukę. I to nie jest żaden problem i dziwi mnie to, że ludzie twierdzą, że białą skórą aktorkę spokojnie można przefarbować albo dać jej perukę, czarnej nie. Nie, to nie będzie dobrze ze sobą wyglądało. I w tych chwilach mnie zastanawia, czy ci ludzie, którzy mają z tym problem, nigdy w życiu nie widzieli Riany? No nie wiem. Szczerze mówiąc, naprawdę ten argument zawsze najbardziej mnie bawi w tej dyskusji, że przecież ej, no, Arielka musi mieć czerwone włosy, więc czarną skórę aktorka odpada. To jest głupio moim zdaniem, naprawdę strasznie. No, ale wracając jeszcze do samej Halle Bailey, Jezus Maria, będę strasznie przekręcać jej nazwisko, przepraszam. To jest dziewczyna, przy której ja szczerze mówiąc, jak ogłosili tą obsadę i ten casting, to w pierwszej chwili, pierwsze co zrobiłam dosłownie, to sprawdziłam, jaki ona ma staż w swojej pracy. W ilu filmach już grała, w czym grała, czy z czego się kojarzę. Okazało się, że nie. Okazało się, że grała w swoim życiu w jakimś jednym serialu i w jednym filmie, których absolutnie nie kojarzę. Więc no, nie jest zbyt doświadczoną aktorką, ale potem się okazało, że to jest dziewczyna, która przede wszystkim jest piosenkarką i śpiewa na... przykładowo na swoim kanale na YouTubie w ogóle. I Jezus Maria, jej głos. Ona ma tak przepiękny głos, że nie chcę wam teraz puszczać fragmentów, bo jeszcze mnie tutaj naprawdę skopirajtują za to, ale w opisie wam wrzucę filmik, gdzie ona śpiewa. I ona ma tak przepiękny głos, tak naprawdę księżniczkowy, syrenkowy i w ogóle, że ja nie dość, że byłam zadowolona z tego castingu, kiedy go ogłosili, to jak usłyszałam jej głos, to ja byłam absolutnie kupiona i już jestem święcie przekonana, że to będzie naprawdę świetna Arielka. Naprawdę, więc posłuchajcie sobie, może to was troszkę przekona, bo to jest smutne, że ludzie widząc jedno zdjęcie aktorki stwierdzają, nie, nie nadaje się, jest niepodobna, nie pasuje. W momencie, kiedy nie słyszeli jej głosu, nie widzieli jak się rusza, jak się zachowuje, jaką ma mowę ciała. Nic, kompletnie, tylko jedno zdjęcie, koniec, przekreślona, nie nadaje się. Więc to serio, jak następnym razem zobaczycie kogokolwiek, do jakiejkolwiek roli, kto został ogłoszony i macie wątpliwości jakiekolwiek, to może sprawdźcie cokolwiek na temat tego aktora, tej osoby, kim jest, jak wygląda, jak się zachowuje, tak więcej niż na jednym zdjęciu, a może to was przekona, bo mnie naprawdę dużo bardziej przekonało niż po jednym zdjęciu, bo to jedno zdjęcie no faktycznie nie jest wystarczające, żeby móc cokolwiek mówić na temat jakiejś aktorki. Nie? No. Ale tak, no to faktycznie jedyna rzecz, która mnie troszeczkę martwiła, to jej mały staż, ale naprawdę, jeśli ona przyszła na casting, a naprawdę na castingach nie bierze się ludzi z ulicy i jeśli wśród mnóstwa ludzi byli w stanie wybrać właśnie tą aktorkę, no to najwidoczniej w niej było coś, co ich do tej roli przekonało, naprawdę, więc no, nie wiem. I jeszcze chciałam wspomnieć o jednej rzeczy. A mianowicie o tym, że mnóstwo ludzi, i to jest rzecz, która mnie chyba triggeruje najbardziej zaraz po kwestii czerwonych włosów, jest to, że pełno osób pisze coś w stylu, no nie, no jakby była jeszcze ta Zendaya, to by było fajnie, bo ja lubię Zendaję, no, ale inna czarnoskóra aktorka, no to już nie. To już nie, nie. Zendaya to bym jeszcze mógł zaakceptować, ale inną, nie, nie, nie podoba mi się. O mój Boże. To jest bardzo ważny element, który chciałabym poruszyć, bo no wiecie, Zendaya to jest pewnie aktorka, którą wielu z was kojarzy i wielu z was lubi. Co nie jest dziwne, bo jest świetną aktorką, która w tym momencie jest obsadzona w wielu rolach, w wielu filmach i serialach. Jednak wow, no wiecie co, ona też jest czarnoskóra. Come on. I wiecie, dlaczego moim zdaniem ludziom nie przeszkadzałaby Zendaya i gdyby Zendaya była ogłoszona do tej roli, to
gówno burza wokół tej obsady byłaby dużo mniejsza niż to, jaka jest teraz. Dlatego, że gdyby ludzie zobaczyli Zendaję ogłoszoną do roli Małej Syrenki, to widzieliby Zendaję ogłoszoną do roli Małej Syrenki, którą lubią, kojarzą i jest już dla nich jakaś, więc spoko. Więc już nie jest źle, chociaż moim zdaniem Zendaya dużo mniej się do tej roli nadaje. I przede wszystkim, bo wiem, że o tym się mówiło. Ja nie wiem już, czy to była kwestia tego, że Zendaya chciała być w tym filmie, czy Disney chciał Zendaya do tego filmu, czy fani chcieli, żeby Zendaya zagrała w Małej Syrence, nie pamiętam kompletnie, ale wiem, że o tym się mówiło. I wtedy dużo ludzi stwierdzało, że to by było spoko, bo Zendaya no, jest znana i lubiana. Jednak najprawdopodobniej została ostatecznie odrzucona ze względu na to, że nie podołałaby, jeśli chodzi o jej wokal. Wow, Ariel śpiewa, to jest istotne, więc no wiecie, fajnie by było, gdyby aktorka grająca Małą Syrenkę potrafiła śpiewać, nie? No, ale wiecie, gdyby była Zendaya, spoko. Inna czarnoskóra aktorka nie. A dlaczego moim zdaniem tak jest? Dlatego, że wiecie, widzicie Zendaya w roli Ariel, spoko. Widzicie jakąś czarnoskórą aktorkę w roli Ariel? Czarnoskóra to jest jedyna, co o niej wiemy, więc bez sensu, bo to nam do Ariel nie pasuje. I to mnie naprawdę strasznie boli, gdyby ogłosili jakąkolwiek bardziej znaną i lubianą czarnoskórą aktorkę do tej roli, to na pewno byłoby mniejsze narzekanie, niż gdy ogłosili kogoś, kto kompletnie nie jest znany, bo w tym momencie, w związku z tym, że ta osoba nie jest znana, no to jest kojarzona tylko i wyłącznie z kolorem i skóry i to jest strasznie, strasznie przykre. Więc mój Boże, no boli mnie to strasznie. I jeszcze to, co się teraz dużo mówi na temat tego, że w momencie, kiedy jest Ariel, no to wiecie, w momencie, kiedy ona ma siostry i rodzinę i ojca i tak dalej, to fajnie by było. Mam nadzieję, że to nie zostanie schrzanione na tym etapie, że jej rodzina, no dobrze by było, gdyby też była czarnoskóra, nie? W momencie, kiedy główna bohaterka, no jest. Ludzie zaczęli się śmiać, że dobra, to w takim razie do roli Trytona trzy nazwiska w kółko się powtarzające, czyli Idris Elba, Samuel L. Jackson albo Morgan Freeman. Żadnych innych nazwisk w propozycjach do tej roli nie widziałam. A dlaczego? Bo to jest trzech popularnych aktorów, których pewnie no wszyscy kojarzycie, nie? I gdyby ich ogłoszono do tej roli, to przypuszczam, że ludzie by stwierdzili, a fajnie, przynajmniej jakiś aktor, którego kojarzę. A w momencie, kiedy by ogłosili kogokolwiek innego, to pewnie znowu problem, że czarny. Nie! Straszne to jest, naprawdę boli mnie to. Więc, Jezus, no to jest chyba wszystko, co chciałam powiedzieć na ten temat. Mam nadzieję, że to nie było zbyt chaotyczne, bo nie miałam absolutnie żadnego scenariusza, tylko po prostu siedzę i gadam na ten temat, co o tym sądzę. Wow, okej, słuchajcie, bo jest jedna bardzo ważna rzecz, której jeszcze nie powiedziałam, więc stwierdziłam, że muszę jeszcze to dopowiedzieć, bo na pewno pojawiłoby się cała masa komentarzy na ten temat. Słuchajcie, no tak. Czarnoskóra aktorka została obsadzona do roli białej księżniczki, więc może do roli Tiany obsadźmy kogoś białego, przecież no, wiecie, to tak działa. Nie, nie patrzcie na to w taki sposób. Ja wiem, że ludzie bardzo, bardzo często lubią używać tego argumentu. Jednak, wiecie, no, wszystkie księżniczki do czasów Tiany były białe z tego względu, że Walt Disney był rasistą. Taka jest prawda i tak naprawdę nie można mieć mu tego za złe z tego względu, że on żył w czasach, kiedy to było normalne i jakby nie patrzyło się źle na rasizm, a wręcz rasizm był czymś pożądanym, jeśli mogę to tak nazwać, ale no dlatego on w życiu nie zrobiłby czarnoskórej księżniczki, no bo jak? Przecież księżniczka może mieć tylko śnieżno-białą skórę i wiecie, być Europejką najlepiej. W związku z tym, no, te księżniczki przez bardzo, bardzo długi czas były białoskóre z tego względu, że no, nikomu by nie przyszło do głowy, żeby miały jakikolwiek inny kolor skóry. Oczywiście była Pocahontas, była też Jasmina na przykład, jednak to też było troszkę coś innego i te księżniczki w tych animacjach tak naprawdę i tak nie były wystarczająco ciemne jak na to, jak powinny być, takie mam wrażenie, ale wiecie co? Chodzi o to przede wszystkim do tego obsadzania białej aktorki do roli Tiany, że no kurde, nie chcę tego mówić, ale no białoskórych aktorów w postaci i w ogóle we wszystkim w Hollywoodzie jest po prostu pełno. I no w momencie, kiedy jest jedna księżniczka, która ma wpisane w swoje pochodzenie i doświadczenie życiowe to, że jest czarnoskóra, bo wiecie, no, Tiana była z Nowego Orlanu i to było bardzo, bardzo ważne dla jej postaci, no to by było dziwne, gdyby nagle zrobili ją białą. A Ariel
jest syrenką i to nie ma większego znaczenia, jaki ona ma kolor skóry. Wiem, że ludzie w tym momencie bardzo często też zwracają uwagę na to, że przecież syreny żyją pod wodą i nie mogą się opalać, więc powinny być blade, nawet jak najbledsze, bo przecież to ma najwięcej sensu i może ten argument ma trochę sensu, powiedzmy, ale kurde, to jest fantazy, więc tak naprawdę syreny mogą być nawet niebieskie albo zielone. Poważnie, więc to... No to tylko chciałam wspomnieć po prostu o tym, że... No nie, to, że obsadzili czarnoskórą aktorkę do roli jednej księżniczki, która się pojawiła w aktorskim remake'u, to nie znaczy, że teraz do wszystkich czarnoskórych postaci od Disneya, których kurde jest tak dużo, będą teraz obsadzać białoskórych aktorów, bo wiecie, tych postaci jest naprawdę mało, a tych białych jest naprawdę bardzo dużo, więc fajnie było móc po prostu wybierać większej ilości aktorów niż tylko tych białych. No, tyle chciałam dopowiedzieć. Boże, jakie to jest chaotyczne, przepraszam. Ja naprawdę bardzo się cieszę tym castingiem, tym wyborem Halle Bailey do roli Ariel. Myślę, że naprawdę świetnie się będzie nadawać, bo jej głos to jest po prostu cud, miód i orzeszki. I no, nie wiem, naprawdę myślę, że została wybrana z jakiegoś powodu, a nie po prostu, żeby była czarna, bo takich komentarzy też dużo słyszałam, że chcieli po prostu wybrać jakąś czarnoskórą aktorkę, żeby jakaś czarnoskóra była. Nie o to chodzi, naprawdę. Możliwe, że w momencie, kiedy zastanawiali się nad Zendayą, to została im już jakaś taka kreatywna wizja czarnoskórej osoby do tej postaci i tego już od tego momentu chcieli się trzymać. Bardzo możliwe, że po prostu taką mają wizję kreatywną i tak to chcieli zrobić, ale no... Ojejku, proszę was, naprawdę, nie piszcie strasznych, brzydkich, obraźliwych rzeczy, bo serio, jeśli pojawią się jakieś tego typu komentarze pod tym filmem, to będę je od razu usuwać i banować, bo... Chciałabym, żebyśmy się kurde szanowali. I gdy widzimy jakąś aktorkę, jakąkolwiek ogłoszoną do jakiejkolwiek kurde roli, to żebyśmy patrzyli na tą osobę jak na aktora z jakimś doświadczeniem, z jakimiś umiejętnościami, z jakąś charyzmą, czymkolwiek, niż na jego kolor skóry i nic poza tym, bo to jest kurde strasznie rasistowskie, naprawdę. I no, serio, jak ja widzę komentarze w stylu nie jestem rasistką, ale no Ariel nie może być czarna, no co to jest kurde rasistowskie, sorry. Tak więc, no to tyle. Mam nadzieję, że troszkę inaczej teraz spojrzycie na ten casting i nie będziecie mieli problemu z tym, że czarnoskóra aktorka nie może mieć czerwonych włosów czy coś tam, bo to jest głupie. I no, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego troszkę chaotycznego filmu. Tak się zastanawiam, czy jeszcze chciałam wam coś powiedzieć na ten temat, ale no chyba nie, więc dziękuję i możecie mi dawać znać, czy chcecie więcej takich filmów na temat takich moich luźnych, świeżych przemyśleń na temat tego, co się akurat dzieje w nowościach od Disneya. Dajcie znać. No, a ja już wiecie, odsyłam na mojego Instagrama, Twittera, na mojego Patronite'a, dziękuję moim patronom, zachęcam do subskrybowania, no i do następnego filmu. Pa, pa!